Po raz pierwszy wybrałem się na półmaraton poza granicę Polski. Część ekipy z World Athletics na cel wybrała Kopenhagę, więc postanowiłem do tej wycieczki dołączyć. Zwłaszcza, że w sumie idealnie wpisywała się w moje założenie brania udziału w zawodach tylko tam, gdzie jeszcze mnie nie było. I tak stałem się jedną z 25 tysięcy osób, które w tym roku ukończyły półmaraton kopenhaski. Jak było? Zanim o samym pobycie w Kopenhadze powiem dwa słowa o tym, z jakimi założeniami jechałem do stolicy Danii. Ogólnie na ten rok moim celem było złamać godzinę 47:30 w półmaratonie i 4 godziny w maratonie. Oba te cele osiągnąłem w pierwszej połowie roku, więc teraz tak naprawdę myślałem tylko o tym, żeby urwać cokolwiek z moich obecnych życiówek i w przypadku półmaratonu było to godzina 44:25. Na koniec października mam też zaplanowany start w maratonie w Dreźnie, więc Kopenhaga miała być tak naprawdę takim startem kontrolnym. Nieśmiało myślałem nawet o walce o godzinę 40, ale to było bardziej myślenie życzeniowe niż realna perspektywa. Realnie mogłem myśleć, myślę, tak o poprawieniu życiówki o kilkadziesiąt sekund, może kilka minut. Do Kopenhagi przyleciałem wraz z resztą ekipy Swords Athletics w piątek. Na tyle wcześniej, że był jeszcze czas wybrać się na wegańską pizzę i na Expo po odbiór numeru startowego. Największych tłumów na Expo można było się spodziewać w sobotę, więc w piątek wszystko poszło mega sprawnie. Nie musiałem nawet stać w kolejce. Super było to, że bez problemu można było się dogadać po angielsku, co na przykład w takim Paryżu nie było do końca oczywiste. Na pakiet startowy składał się numer z chipem, agrafki, koszulka Nike i torba na depozyt. Pakiet minimalistyczny, ale zdecydowanie wolę taki niż, jak to często u nas bywa, nasrane wszystkiego, z czego połowa ląduje potem w śmietniku. Koszulka bardzo spoko, nie jest cała zadrukowana jakimiś fikuśnymi wzorami. W ogóle czekajcie, pokażę Wam. Taka o, nie? Nie ma tutaj żadnych jakichś właśnie fikuśnych wzorów. Z przodu mamy to logo imprezy i logo producenta. Z tyłu w sumie tylko logo ze sponsorów. Przyda się jako koszulka treningowa, jakościowo wydaje się być całkiem niezła, więc na pewno bardzo spoko. Samo Expo też nie było jakieś wybitnie rozdmuchane, tak naprawdę jedna hala z dość gęsto upchanymi stoiskami różnych firm. Nie spędziłem tam zbyt wiele czasu, bo tak naprawdę interesowało mnie tylko jedno stoisko, kopenhaskiej firmy Saiski, produkującej wysokiej jakości odzież sportową. Poszedłem tam z jednym celem, kupić sobie leginsy na zimę. To też uczyniłem, zapłaciłem za nie astronomiczną cenę 750 koron, czyli około 500 zł. Ale też byłem na to gotowy, bo wiem, że ta firma, podobnie jak Satisfy czy District Vision, się ceni. Leginsy w warunkach bojowych przetestuję, jak przyjdzie zima, ale pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, są wygodne, ciepłe i po prostu ładne. W sobotę wybraliśmy się na tak zwany shakeout run z kopenhaskim running crew NBRO. Zebrała się tam spora ekipa biegaczy z całego świata, pogoda dopisała, biegło się naprawdę fajnie. Dodatkowo skończyliśmy bieg w sklepie Lyberen, nie wiem czy to się tak czyta, ale tak to przeczytałem, gdzie czekał już mały poczęstunek, kawka i DJ. Była bardzo spoko atmosfera, bardzo przyjemna atmosfera, ludzie się do siebie uśmiechali. Tak naprawdę było to idealne intro do właściwej imprezy, czyli do półmaratonu, który miał odbyć się już w niedzielę. W dniu zawodów standardowo zacząłem od zjedzenia bułek z dżemem, zebrałem się i pojechałem na start. Pogody zapowiadały deszcz, ale mimo to zaryzykowałem i zdecydowałem się pobiec w singlecie. Na miejscu byłem z półtorej godziny przed startem i tam wraz z Maćkiem i Ernestem, moimi sportowymi współtowarzyszami, ogarnęliśmy sobie depozyty, poszliśmy się rozgrzewać i przez prawie cały czas rozgrzewki lekko padał deszcz, no ale cóż, zapowiadali. Aż w końcu nadszedł czas startu, rozeszliśmy się do swoich stref startowych i zrobiło się bardzo, bardzo gęsto. W końcu te 25 tysięcy osób gdzieś musiało się upchać. Na szczęście na czas startu słońce zaczęło wyglądać zza chmur i wystartowaliśmy. Szczerze mówiąc, nie pamiętam zbyt wiele z samego wyścigu. Byłem mega skoncentrowany jak nigdy. Pamiętam tyle, że biegło mi się całkiem dobrze, z każdym kilometrem coraz szybciej i koło 10 kilometra poczułem się, teraz już wiem, zbyt pewnie i przyspieszyłem jeszcze bardziej, niesiony tą nadzieją walki o godzinę 40. Jak się okazało, było to błędem i ostatnie 4 km to była już po prostu regularna walka o życie. Wydolnościowo problemu nie było, ale mięśnie już zdecydowanie mnie nie niosły. No i na mecie zameldowałem się w czasie godzina 43:07. Poprawiłem życiówkę o minutę 18 sekund, więc plan spełniony, choć pewien niedosyt gdzieś tam pozostał. Zastanawiałem się, co by było, gdybym lepiej rozłożył siły i gdybym nie tracił tyle czasu na punktach z wodą, bo były tam kubeczki, z których po prostu nie umiem pić i
traciłem sporo prędkości. No i oczywiście potem miałem problem z ponownym się rozpędzeniem się, więc tutaj na pewno jakiś aspekt był taki do poprawienia. Na mecie oczywiście dostałem medal, do tego były banany, woda, Red Bulle i bezalkoholowe Carlsbergi Nordic, bardzo smaczne swoją drogą, elegancko. Sam medal. Medal sobie wisi, w ogóle fajnie, że mam tutaj wieszak. Medal. Medal wygląda tak. Tak, o. Medal wygląda tak. Z przodu finisher, coś tam. Z tyłu finisher, coś tam. Taki. Raczej w miarę normalny ten medal. Na pewno nie jest to poziom tego paryskiego, który był przepiękny, ale zdecydowanie fajnie będzie się na tej ścianie z tyłu prezentował. To teraz szybkie podsumowanie, co mi się podobało, a co nie. Podobała mi się organizacja, wszystko było na tip-top, działało sprawnie i bez większych wpadek. Podobała mi się trasa. Kopenhaga jest pięknym miastem, więc dla samych widoków warto się tam wybrać. A do tego trasa jest dość płaska, więc to na pewno ułatwia walkę o życiówki. Podobała mi się atmosfera, mnóstwo kibiców, strefy z muzyką na żywo i DJ-ami na trasie. To wszystko budowało atmosferę takiego naprawdę niesamowitego biegowego święta. A co mi się nie podobało? Z takich stricte organizacyjnych rzeczy to chyba tylko to, że w połowie trasy można było wypić Red Bulla i dużo ludzi rzucało kubeczki pod siebie, co tylko sprawiało, że przez kolejny kilometr moje buty kleiły się po prostu do asfaltu. No i sam fakt, że woda była w kubeczkach. Ja wiem, że butelki są mniej eko, ale zdecydowanie są wygodniejsze do picia w biegu. Więc no taka pierdoła. Ze spraw pozabiegowych nie podobały mi się ceny w Danii. Jest tam tak pierońsko drogo, że po prostu masakra. No ale na to niestety wpływu organizatorzy nie mają. I jeszcze na koniec garść informacji dla wege świrów. Kopenhaga nie jest może najbardziej roślinnym miejscem na świecie, ale nie jest też źle. W każdym 7-Eleven, czyli takiej naszej żabce, da się znaleźć coś roślinnego, czy to słodycze, czy kanapki, jakieś wrapy. Oprócz tego jest naprawdę parę wartych polecenia miejsc, takich jak na przykład kawiarnia Kaw, gdzie są przepyszne tosty i kawa, Sex Bakery and Eatery, restauracja z bardzo szalonym menu, no i Stefano's Pizza Bar, gdzie można zjeść sobie pizzę, wegańską i niewegańską, czy na przykład lodziarnia na Ice Cream Factory, gdzie wszystkie lody są wegańskie. I to tyle. Zdecydowanie polecam Wam półmaraton w Kopenhadze. Mi podobało się na tyle, że zamierzam złamać swoją zasadę biegania tylko tam, gdzie mnie jeszcze nie było. I za jakiś czas wybrać się tam po prostu na maraton. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek i co tam jeszcze. I piszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione imprezy biegowe i czy może mieliście okazję biegać w Kopenhadze. Jeśli tak, to jak Wam się podobało. Do następnego razu. Nara.